27 listopada 1918 roku rząd Jędrzeja Moraczewskiego wysłał specjalną notę do Berlina w sprawie ewakuacji wojsk niemieckich okupujących wschodnie tereny Polski, wskazując na niesłychane nadużycia żołnierzy. Dzięki kompromisowi, do którego doprowadził Józef Piłsudski, potężny strumień niemieckich wojsk skierowano teraz przez Brześć i Białystok bezpośrednio do Prus Wschodnich. 28 listopada 1918 roku rząd ogłosił zasady ordynacji wyborczej, opierającej się na powszechnym, równym, tajnym, bezpośrednim i proporcjonalnym prawie wyborczym. Rozpisane zostały wybory do Sejmu Ustawodawczego na 26 dzień stycznia 1919 roku. Odrodzone państwo polskie było jednym z pierwszych w Europie, które zapewniło prawa wyborcze kobietom. Walka o niepodległość Polski i przygotowanie kadr dla przyszłego Wojska Polskiego. Takie cele stawia Józef Piłsudski powstającej w 1914 roku Polskiej Organizacji Wojskowej. W październiku i listopadzie 1918 roku żołnierze uczestniczyli w przejmowaniu władzy na ziemiach polskich. 1 grudnia organizacja weszła w skład powstającego Wojska Polskiego. 2 grudnia 1918 roku do Polski przybył Stanisław Grabski, członek Komitetu Narodowego w Paryżu. Został delegowany przez Romana Dmowskiego do pertraktacji z Józefem Piłsudskim. Ale Grabski zjawił się najpierw w Krakowie, gdzie konferował z kierownictwem Polskiej Komisji Likwidacyjnej, Wincentem Witosem i Ignacym Daszyńskim. Rozmowy dotyczyły kształtu tworzącego się polskiego rządu. 2 grudnia, 77 lat temu, zmarł Edward Śmigły Rydz, marszałek Polski i naczelny wódz w czasie kampanii polskiej w 1939 roku. Po kryzysie przysięgowym w Legionach Polskich został komendantem głównym Polskiej Organizacji Wojskowej. Podczas Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 roku dowodził prawym skrzydłem grupy uderzeniowej działającej znad Wieprza.